jeszcze moment. I ruszyły. Dobry start. Prowadzi Pizot, a reszta galopuje bardzo, bardzo blisko siebie. Zmieniają się pozycjami. Na drugą pozycję wyszedł tedy Piccolo. Na trzeciej galopuje Masza. Na czwartej par excellence. Blisko Nurka i Emelia. Następnie Wiązka. Epizod na ostatniej pozycji Glicynia. Nadal na czele stawki jest Epizod. Piccolo jest na drugiej pozycji. Na trzeciej Masza tuż par excellence. Następnie Nurka, Emelia, Wiązka, Epistik na ostatniej pozycji Glicynia i 1300 metrów do celownika. Epizod, Piccolo par excellence. Blisko tam Nurka. Glicynia nadal na ostatniej pozycji. Tam się nic nie zmienia. Stawka się nieco rozciągnęła. Prowadzi Epizod, Piccolo na drugim miejscu. Na trzeciej jest Masza par excellence, blisko Nurka, Emelia. Następnie para Epistyk razem z zasłoniętym koniem. Na ostatniej pozycji jest Glicynia i 800 metrów do celownika. Epizod, Piccolo, Masza par excellence, Nurka i niezmiennie na ostatniej pozycji Glicynia. I za chwilę konie wyjdą na końcową prostą. Nareszcie wszystkie konie przy bandzie. I Epizod nadal na czele, ucieka, atakuje go par excellence. Finiszują polem Piccolo i Emelia. Na około 400 metrów przed celownikiem cztery konie rozgrywają wyścig. Epizod przy bandzie, par excellence w środku porem Emelia. A tu rozpoczyna środkiem toru Wiązka finisz. Ale prowadzi par excellence razem z Emelią. Par excellence Emelia, par excellence Emelia Wiązka. Tam się włącza Glicynia do walki, środek weszła i już jest na pierwszej pozycji Glicynia. Glicynia jest pierwsza, par excellence na drugiej w celowniku, na trzeciej Wiązka, Emelia, Epistyk, Epizod, Masza, Nurka tam na końcu i Piccolo.